Biznes Cafe Podcast, odcinek 16. Nie spałem. Czasem byłem na nogach 24 godziny. Więc jak byłem na nowej pracy, jak byłem na przykład, miałem nocki, to czasem wstawałem o 6 rano i robiłem wszystko inne, a potem wieczorem przespałem przez, załóżmy, godzinę, dwie przed pracą i wieczorem jeszcze na 12 godzin do pracy, załóżmy, nie? Więc można to robić, rozłożyć to na większy, dłuższy okres czasu, ale ja chciałem po prostu jak najszybciej odejść z tego etatu i zająć się tym, co lubię, więc wiązało się to z ogromnym poświęceniem. Poświęcenie było po prostu ogromne. Przez ostatnie 2-3 lata nie było żadnych wycieczek, nie było żadnych przyjemności, tylko po prostu praca, cel, działanie. Praca, cel, działanie i było cały czas skupienie wokół tego. Nazywam się Grzegorz Futyma i zapraszam Ciebie na rozmowy z ludźmi, którzy z powodzeniem prowadzą swój biznes na Wyspach Brytyjskich. Wyciągam od nich sekrety, które pomogły im osiągnąć sukces oraz gotuję z nimi dawkę inspiracji i motywacji dla Ciebie. 5 lat wystarczy, żeby zbudować swoją niezależność finansową i żyć tylko i wyłącznie z dochodu z nieruchomości, a może nawet mniej niż 5 lat. Ale 5 lat w Anglii jest mój dzisiejszy rozmówca, Dawid Dowbusz, który na co dzień bazuje w Sheffield. Tam też jest liderem Global Investor Club, klubu dla ludzi, którzy chcą inwestować swoje pieniądze, uczyć się, rozwijać. I historia Dawida jest taka, że po 5 latach pobytu w Anglii w maju 2017, czyli całkiem niedawno, rzucił pracę i w tym momencie żyje już tylko i wyłącznie z nieruchomości. Jak w 5 lat można zbudować taki magazyn nieruchomości, taki magazyn aktyw, które będą generować tyle zysku, żebym nie musiał więcej pracować na etacie? Tą historię usłyszymy już za chwilę właśnie od Dawida. A Ciebie zapraszam do tego, żebyś zastanowił się właśnie, w jakiej sytuacji jesteś teraz. Niedawno w jednym z poprzednich odcinków rozmawiałem właśnie z Radkiem Salakiem na temat tego, jak planować i w jaki sposób wyrywać się z etatu, w jaki sposób planować przyszłość, w jaki sposób planować emeryturę. I właśnie Dawid, z którym dzisiaj będę rozmawiał, jest tego przykładem żywym, że można w krótkim czasie, zaraz zobaczymy za jaką cenę, zrobić właśnie ten ruch i stać się niezależnym finansowo. Witam Cię, Dawid. Witam również, słuchajcie, pozdrawiam również wszystkich słuchaczy Biznes Cafe. Więc pytanie jest, jak to zacząłem, tak? No to zacznijmy właśnie tak. Zacznijmy od początku, od twojej historii, od tego, jak przyjechałeś. Może opowiedz właśnie, skąd jesteś, jak to się stało, że przyjechałeś do Anglii, jakie miałeś wtedy marzenia? Więc tak, marzenia, dobra. No to opowiem wszystko tak, jak było. Słuchajcie, no przyjechałem do Anglii zaraz z żoną po studiach. Celem naszym było, by zarobić na wesele. I pierwsze pół roku chcieliśmy po prostu przepracować w Anglii, a następnie wrócić do Polski, no i żyć w Polsce, tam gdzie jest rodzina i znajomi. Więc tak, no po pół roku zarobiliśmy na to wesele. Wesele było super, fajnie, rodzina przyjechała, ale postanowiliśmy również z żoną, że musimy coś jeszcze rodzicom dać w zamian za to, że tyle przy nas trwali, tyle nas wspomagali. Więc postanowiliśmy, że no, kupimy wspólną wycieczkę na Kanary i opłacimy rodzicom wycieczkę. Sami się również na nią wybierzemy, więc kolejne pół roku na magazynie musieliśmy dalej pracować, pikować i pakować te kanapki. Więc już byliśmy w tym momencie, jak pojechaliśmy na wycieczkę, już byliśmy rok czasu w Anglii. I kolejnym naszym celem było tak, okej, więc może nie wracajmy tak szybko jeszcze do tej Polski, może zaoszczędźmy jeszcze trochę pieniędzy, żeby z czymś wystartować. I mi się marzyło z tego względu, że dorastałem na wsi, synem rolnika jestem, mi się marzyła taka moja własna plantacja borówek. Już bardzo się tym interesowałem, więc nawet doszło do tego, że kupiliśmy pierwsze 2 hektary nasze ziemi tam w okolicach Koszalina. Taka mała wieś Wrzesznica się nazywa, stamtąd pochodzę. Więc tak, no kupiliśmy te 2 hektary ziemi. I tak policzyłem, że no, żeby ta plantacja miała sens, to trzeba było mieć tak z tych hektarów przynajmniej z 10.
plus to, kiedy te drzewka jeszcze dorosną, plus no, zbiory i tak dalej, policzyłem, że no, zanim wystartuję, to może minąć z 8-10 lat, tak? Będąc na etacie, odkładając jakieś pieniądze na swój własny biznes w Polsce, ten konkretny biznes. Więc pewnego dnia, jak byłem w Polsce w odwiedzinach, postanowiłem wejść do Empika i poprosiłem sprzedawcę właśnie o jakąś książkę biznesową, żeby mi polecił, bo chciałem po prostu coś ruszyć, a nie miałem żadnych doświadczeń i nie miałem skąd czerpać takiej wiedzy, więc sprzedawca mi przedstawił parę książek i jedna była taka bardzo podstawowa, wszyscy ją pewnie znają. To była książka Roberta Kiyosakiego, Bogaty, biedny ojciec. Dla mnie było to coś nowego, bo takich lekturów w tym czasie nie czytałem, więc było to dla mnie bardzo motywujące. I w tym momencie intensywnie z żoną się zaczęliśmy interesować właśnie naturą biznesu. Z tego względu, że otoczenie nasze było takie, że no, to były osoby, które głównie pracowały na etacie i czy to nawet w rodzinie większość osób mówiło, no, znajdź dobrą pracę, skończ dobrą szkołę, tak? Skończyliśmy wraz z żoną Politechnikę Koszalińską. W okolicach Koszalina no, nie było takich prac, które odpowiadały naszym kwalifikacjom. No, tutaj w Anglii inaczej to się ułożyło. I otoczenie nasze było takie, że wszyscy mówili, że nic się nie da, znajdź pracę, pracuj, skup się na etacie. Wy też tak myśleliście wtedy? Tak, i już wtedy też tak myśleliśmy, że tak trzeba robić. Ja miałem już jeszcze takie zalążki, żebym jednak chciał coś swojego, jakoś się niezależnić i właśnie po prostu szukałem tej ścieżki, tak? Nie miałem do kogo pójść, nie miałem z kim porozmawiać, więc właśnie przez lektury zacząłem szukać tej własnej ścieżki i pewnego dnia moja żona natknęła się właśnie na spotkania w Leeds na YouTubie, szukała po internecie i zaczęliśmy jeździć na te spotkania, gdzie mogliśmy ludzi, którzy w praktyce coś już robią, posłuchać, czegoś się dowiedzieć. I tak się zaczęła nasza inspiracja. W międzyczasie zrobiłem sobie jakieś dodatkowe kursy na CNC, zdobyłem lepszą pracę, więc z magazynu odszedłem i już później pracowałem na stanowisku, gdzie miałem tej pracy po prostu mniej, lepsza była płaca i więcej miałem czasu, żeby się rozwijać. I to były nasze początki, tak? Zaczęliśmy się interesować coraz bardziej nieruchomościami, z tego względu, że pomyślałem pewnego dnia, no mój landlord ma 9 nieruchomości i płaci za nie wszystkie kredyt, tak? Jeszcze na tym zarabia, a ja na tym mieszkaniu, żeby było nam taniej, zamieszkałem wraz z moimi znajomymi, no i policzyłem, że no kurczę, no można opłacić landlorda i jeszcze nawet na tym zarobić, tak? I tak się zaczęła nasza pierwsza przygoda. Dogadałem się z landlordem po tym, jak już znajomi się wyprowadzili, już swoje ścieżki, jeden poznał tam dziewczynę, każdy miał swoją historię. Postanowiłem z żoną, że no kurczę, no nie chcę tyle wydawać, żeby płacić za cały dom, więc postanowiłem podnająć te pokoje na górze. Dogadałem się z landlordem, czy bym mógł wziąć to na rent to rent. I tak się zaczęła nasza przygoda z wynajmem. I po 3 latach pobytu kupiliśmy, tak mniej więcej po 3 latach, po 2,5-3 latach, kupiliśmy naszą pierwszą nieruchomość i tak się zaczęła nasza przygoda, tak? Okej, a to mam pytanie teraz tutaj, bo ja widzę, że tą historię, którą opisujesz, czyli najpierw przyjechaliście do pracy, tutaj mieliście już jakieś marzenia, żeby kupić, żeby wesele finalizować, później tą działkę, jak już jakiś biznes był w głowie, coś chciałeś robić i później cały czas przychodziły ci do głowy nowe rozwiązania, czyli jestem tutaj, idę wyżej w pracy, tutaj jadę, dowiedziałem się coś o nieruchomościach, więc teraz dogadam się z landlordem, będę podnajmował, więc później kupuję nieruchomość. Cały czas tutaj widać u ciebie rozwój, okej? Okay? Skąd się to wzięło? Czy to dlatego, że czytałeś te książki z Empiku i zdobywałeś pomysły, czy zawsze byłeś taką osobą, która szukała jakichś możliwości wokół siebie?
Zawsze byłem, słuchaj, od dziecka, z tego względu, że dorastając na wsi, tak, mój ojciec jest rolnikiem, do tego ma jeszcze fermy drobiu, dużo, dużo się zawsze działo, tak. Ja widziałem, że mój tata zawsze był bardzo aktywny i coś zawsze robił, tak, tutaj coś sprzedał, tutaj były zbiory, była zawsze akcja, tak. Dla małego dziecka to na pewno robiło duże wrażenie i po prostu stojąc z boku, ja dostrzegałem to, co ojciec robi, tak, że tutaj, nie wiem, ktoś przyjechał, przyjeżdża tir, ładują zboże, jest transakcja, kiedyś nie było jeszcze takich tych przelewów, płatności przelewami, więc to wszystko było gotówką obracane i po prostu widziałem cały czas tą wymianę taką handlową, więc zaczęło się to u mnie dosyć wcześnie. Dokładnie tak, że rupiecie zbierałem, które ojciec chciał po prostu wyrzucić na śmieci, jakieś tam stare na przykład przynęty, to po prostu wziąłem skrzynkę na wsi, poszedłem pod sklep GS i zacząłem przynęty sprzedawać tam po prostu za złotówkę. I to był twój pomysł tylko i wyłącznie? Słucham? To był tylko i wyłącznie twój pomysł, żeby sprzedawać te przynęty? Tak, tak, po prostu tak. Nikt mi nie podpowiedział. Ojciec już wolę na śmietnik wyrzucił. Ja to ze śmietnika wszystko pozbierałem i poszedłem. Nikt mi tego nie podsunął, nie wiem, po prostu mi się wydaje, że człowiek dużo zależy, w jakim otoczeniu dorasta, tak? Więc jak ja widziałem, że ojciec co chwilę coś tam na przykład handluje za jakąś rzecz, dostaje pieniądze i potem za te pieniądze może kupić kolejną rzecz, widziałem po prostu, dostrzegałem tą wymianę handlową i mi się wydaje, że to po prostu no, gdzieś tam to zatrybiło, tak? Widziałeś takie jakby zarządzanie pieniądzem, tak, prawda? Że tak, tutaj tak. Coś kupuje, to można sprzedać i tutaj zauważyłeś też możliwość sprzedaży, tylko mnie interesuje też właśnie już, to jest taki przykład, jeden z pierwszych, który podajesz, że poszedłeś z przelętami pod sklep, które były wyrzucone. Miałem później biznes jeszcze jako sześciolatek. Już prawdziwy biznes miałem. Ojciec mi wydzierżawił pomieszczenie za oszczędności, które dostałem tam od babci, wujka i tam z rodziny, tak dzieciaki dostawały tam z czekoladą tam po 20 zł. Miałem chyba łącznie z 200 czy 300 zł uzbierane. Postanowiłem, że kupię sobie kury nioski i zacząłem się nim opiekować. I to też było fajne ze strony mojego ojca, że już uczył dziecko od małego i uczył go jakiejś takiej pracy, przedsiębiorczości i odpowiedzialności. Z tym, że ja miałem po prostu na przykład pewne rabaty, tak? Bo za paszę nie płaciłem, miałem za pomieszczenie nie płaciłem, więc miałem po prostu czysty zysk już później. Nie miałem kosztów stałych. No ale jednak dla dziecka to było fajnie i przez długi czas, przez 2-3 lata miałem ten swój własny kurnik i cały czas sprzedawałem jajka. Ludzie przychodzili do mnie ze wsi i te jajka ode mnie kupowali. Więc już od małego jakaś tam przedsiębiorczość u mnie była. Mam jeszcze starszego brata, dla przykładu, o rok starszy, no i on z kolei, u niego w ogóle inaczej to zadziałało. On w ogóle nie interesuje się przedsiębiorczością, ma swoje wizje na życie i też się na tym zastanawiałem, jak to jest, że między nami jest rok różnicy i w ogóle te ścieżki poszły w całkiem innych kierunkach. Więc u mnie do pewnego etapu to trwało, do momentu, aż jeden z kontrahentów moich rodziców, pewna bojnia, nie zbankrutowała, pociągając prawie moich rodziców do bankructwa również, gdzie no, zalegali po prostu z płatnościami za sporą ilość towaru. I od tamtego momentu moi rodzice już no, przeżyli dużo stresu i od tamtego momentu moi rodzice aż do studiów mówili, żebym jednak nie szedł w żadne biznesy, bo z nie swojej winy po prostu no, możesz przeżyć tragedię, tak? I cały czas mówili, żebym jednak był na tym etacie, więc ta moja przedsiębiorczość już później była tak duszona, tak? I cały czas był nacisk znajdź dobrą pracę, dobry etat, firma zbankrutuje, ty sobie znajdziesz nową pracę, nie będziesz się musiał stresować, przyjmować, ale to ja czułem wewnętrznie, że to nie jest dla mnie. Ja zawsze chciałem coś budować, coś tworzyć, coś dawać, tak? I czułem w tym większą satysfakcję. Od dzieciaka miałem takie gry na przykład jak Monopol, tak? Coś tworzyć, coś związanego z przedsiębiorczością, więc inspirowało mnie po prostu to bardziej niż praca na etacie. To bardzo brzmi tak, jakby historia wyciągnięta właśnie z książki, o której już powiedziałeś, czyli Bogaty, biedny ojciec, którą też czytałem chyba 2 razy i tam dokładnie autor opisuje swoją relację ze swoim ojcem, który też chyba pracował w edukacji, chyba był jakimś tam profesorem i on
często mówił właśnie Robertowi, że Robert nie rób biznesu, bo się sparzysz, bo jego ojciec gdzieś tam jakąś loziarnię otworzył kiedyś i też sparzył i powiedział, że już nigdy więcej biznesu nie tyknie, bo to jest ryzykowne. A praca jest, etat jest bezpieczny, prawda? I tutaj to jest ciekawe, że ludzie, którzy robią jakiś biznes, na przykład rodzice mieli, i to jest najbardziej dotkliwe wtedy, kiedy ten biznes jest duży i dobrze idzie, rozwija się i nagle bum, coś się dzieje takiego właśnie jak z tą ubojnią i w tym momencie wydaje się, że świat się zawalił i już nigdy się nie da zrobić nic innego, samego. Człowiek rezygnuje z tego. Ja też założyłem, że na pewno, jeśli chodzi o mojego ojca, na pewno ten pożar, ten ogień w jego oczach trochę przygasł, więc na pewno odbiło to się na jego życiu w jakimś stopniu. No a właśnie, jak to odbiło się na tobie? Bo tutaj, jak mówisz, miałeś lekcje przedsiębiorczości już od dzieciństwa. Też interesuje mnie ten brat, gdybyś mógł więcej powiedzieć, co on teraz robi, jakby się udało. Jak myślisz, dlaczego? Bo ja już miałem takie wrażenie, że faktycznie dorastając w takiej rodzinie przedsiębiorczej, to wszyscy się tym zarażają, a jednak tak nie jest. Wiesz co, mam jeszcze siostrę, więc siostra młodsza poszła, jak jeszcze byłem w Polsce, trochę pod moje skrzydła. I siostra moja jest bardzo zdolniona, jeśli chodzi o grafikę, jest w technikum plastycznym i siostra już jest bardziej taka przedsiębiorcza, bo po prostu robi rysunki, maluje i sprzedaje to, tak? Tam ma zamówienia, ma swoich klientów, ma 18 lat, więc robi coś w tym kierunku. Teraz jest u mnie właśnie na wakacje w Anglii, sobie przyjechała, wiesz, pierwszy raz za granicą i po 3 dniach dostała pracę, więc pracuje i powiem ci niemało, bo z dojazdem chyba do Lincoln po 14 godzin dziennie, z tego, że 4 godziny dojeżdżają, tak? I ale ma za to zapłacone, więc to, no to podoba mi się, bo wiesz, no nie czeka na po prostu na coś, co jest z nieba spadnie, tylko coś ta siostra moja robi. A mój brat, słuchaj, został takim domatorem i po prostu rodzicom pomaga na gospodarstwie. I tyle, nie? Jeśli chodzi o moje rodzeństwo, nie? Czyli każdy ma tą swoją własną ścieżkę też, prawda? Może tak, brat się czuje komfortowo właśnie na gospodarstwie, też załapał część tego, co rodzice robili, tylko może w innym aspekcie, bo ktoś jeden może być tą osobą, która wykonuje tę pracę, ponieważ lubi wybierać jajka, karmić kury i tak dalej, a drugi będzie patrzył, jak na tym zarobić i będzie myślał cały czas, tak? Tak, tylko wiesz co, mój brat jest raczej właśnie etatowcem. Mój brat jest na etacie, mój ojciec wszystkim zarządza, i mój brat tylko tyle, wiesz, tak jak do pracy, jaką dostaniesz komendę, to zrobisz, zrobione, okej, finance, nie? Więc mój brat ma właśnie podejście takie bardzo etatowe, nie przedsiębiorcze, nie? Więc no, nie mówię, że to jest złe. Każdy po prostu powinien robić w życiu to, co uważa dla siebie za dobre i w czym się czuje dobrze i szczęśliwy, tak? Bo nie każdy powinien być przedsiębiorcą, czy nie każdy powinien być inżynierem. Każdy powinien robić to, co lubi, w czym się czuje komfortowo i najlepiej robić to, gdzie będzie odnajdywał jakieś szczęście. Tak. Więc ja po prostu, jak do mnie nawet ludzie przychodzą i zadają mi pytania, mówię, słuchaj, no lub to, co lubisz robić najbardziej, tak? I w czym się czujesz szczęśliwy. Nie rób tego, nie wiem, bo ktoś robi jakiś tam biznes, nie wiem, sprzedaje samochody, albo ktoś robi coś innego, tak? Nie rób tego, bo nie wiem, bo to jest, nie wiem, cool, bo to jest fajne, bo to jest sexy, tylko po prostu rób to, w czym ty się odnajdujesz i co ci najwięcej daje radości i szczęścia. I to jest bardzo ważną rzecz poruszyłeś tutaj, chcę dodać do tego, że często zdarza się, że ludzie nie zadają sobie pytania, co chcą robić, co kochają robić, co im daje zadowolenie, szczęście, tylko patrzą na innych i aha, to ten zarabia 10 tysięcy, okej, ten zarabia 100, ten milion, to ja chcę milion. To ja będę robił to, co robi milion, tak? I będę milionerem. Tak, dokładnie. Ale ty możesz być milionerem, robiąc to samo, co robi ten, co zarabia 10 tysięcy. Tylko ty będziesz robił lepiej. No właśnie, więc tak. Tutaj nie ma reguły takiej, że będę robił to, co milionerzy i myśleć jak milionerzy, owszem, ale robić to, co oni, niekoniecznie robić to, co ja chcę, co mam wewnątrz siebie, tak? Dobrze, okej. Chcę wrócić do tego momentu, kiedy tak powiedziałeś, w oczach twojego ojca przygasł ten pożar, który był tam w związku z tym właśnie biznesem, że chciał to robić, rozwijać, nagle bum, coś się stało. Co się stało z Dawidem wtedy? Wiesz co, na pewno ja przygasłem w tym momencie.
nie wiedziałem już w ogóle, co w tym życiu będę robił. Poszedłem na te studia i nie czułem, wiesz, bardzo ważne jest otoczenie. W moim otoczeniu znajomych, rodziny nie czułem takiej motywacji, że po prostu w życiu możesz być kim chcesz, możesz robić co chcesz, świat jest wielki, świat stoi przed tobą. Nie czułem tego po prostu i życie zaczęło mi się wydawać bardzo szare i nieciekawe po prostu, tak? No, że po prostu no, żyjesz, bo żyjesz, okej, okay, bo wiadomo, była tam radość, jak się spotkałeś z kumplami, ze znajomymi, wiesz, jakieś tam wspólne wypady, wiesz, ale to jest po prostu no, taki, wiesz, czas, wiesz, dla fanu, ale potem, wiesz, przysiadasz gdzieś sam ze sobą, myślisz, wiesz, co cię w tym życiu ma spotkać i po prostu nie miałem żadnej wizji. Mm-hmm, nie miałem żadnej wizji, po prostu ja byłem również przygaszony. Wiesz, no dorastając właśnie tam, gdzie dorastałem, wiesz, w międzyczasie był mój ojciec posiadał tam dwie fermy drobiu, jedna ferma spłonęła, więc dużo też było takich właśnie stresów w rodzinie, właśnie związany z tym jednym tam bankructwem tamtego odbiorcy, później z tym pożarem, więc na pewno to były rzeczy, które po prostu przygaszałem. Można to nazwać, to były takie tragedie, tak? Bo to były tragedie. Że po prostu człowiek po tym przygasza. No mój ojciec nie poddał się i to naprawdę mu się chwali, bo naprawdę zawsze w tych ciężkich warunkach szukał rozwiązań, tak? Nie siadał, nie płakał, tylko szukał rozwiązań. I to też mi się bardzo mocno w głowie utrwaliło. Nawet pamiętam, jak po prostu był pożar, słuchaj, 14 wozów strażackich gasiło fermę i wiele ludzi po prostu stało z otwartymi ustami, a widziałem, jak działa człowiek zdecydowany. Mój ojciec w tym momencie dzwonił, szukał na przykład, żeby znaleźć inny obiekt, wydzierżawić, bo na parterze zostały jeszcze młode pisklaki, żeby to przenieść. Tam było na parterze było 20 tysięcy pisklaków. I szukał już po prostu rozwiązań, nie stał po prostu, nie siedział i nie płakał, albo nie padały mu ręce. Widział, okej, okay, jest problem, w tym momencie to się pali, jest tragedia, a on już szukał po prostu rozwiązań, co dalej. I tego samego dnia po prostu zorganizował transport, zorganizował pusty kurnik do dzierżawienia, zorganizował transport, żeby to nam jeszcze wyścielić, słomę, węgiel, wszystko. I tego samego dnia to te wszystkie kurczaki były przewiezione 15 kilometrów dalej i po prostu, no... Starał się te straty zniwelować, tak? I ciągnął to dalej, tak? Ciągnął to dalej, więc jeśli chodzi o mnie, to do czasu, do studiów, do momentu, aż wyjechałem tak naprawdę do Anglii. Byłem taki przygaszony, chociaż może nie. W czasie studiów, słuchaj, studiowałem dziennie. Co wakacje jeździliśmy za granicę do pracy, czy to do Niemiec, czy to do Anglii. I to też dawało mi jakąś taką wizję, że w razie czego można wyjeżdżać za granicę, oszczędzać, zarabiać, tak? Wyjeżdżając do Niemiec, mieszkając tam w blaszanym kontenerze, zbieraliśmy jabłka, układaliśmy w hurtowni, mogliśmy sporo pieniędzy zaoszczędzić, więc to też mi dawało taką wizję, że jednak są wyjścia i warianty, które ci pozwolą po prostu na budowanie jakiegoś kapitału, tak? Mhm. Tu chcę się zatrzymać w tym momencie jeszcze, bo te fajne wyjazdy właśnie, wyjeżdżam za granicę, mogę zbudować kapitał, mogę odbudować to, co straciłem, albo w ogóle zbudować jakiś kapitał do czegoś, ale wcześniej powiedziałeś coś, co mnie bardzo dotknęło też, to jest, ja myślę, że wielu z nas, którzy gdzieś na wsi mieszkali, bądź pochodzą ze wsi, ja mieszkałem na wsi też kilka lat, i akurat to były lata właśnie nastoletnie, wtedy kiedy zaczynają się, prawda, poszukiwania pracy, czy właśnie jakiegoś takiego sensu. Ja też przeżyłem taki stan właśnie, jak to nazwałeś, braku wizji na swoje życie. I teraz w rozmowie z tobą mi się wydaje, że odpowiedziałem sobie na pytanie, dlaczego był ten brak wizji. I ciekawy jestem, czy się zgodzisz ze mną, że ten stan takiego wstawania rano i myślenia, okej, wszyscy chodzą do pracy, więc ja też idę do pracy. Ja nie muszę tej pracy kochać, bo ja później spotkam się z kumplami po południu, czy tam z kimś i wtedy będę się bawił. Teraz idę pracować. Teraz to jest takie trudne. No w tej pracy będę starał się dobrze bawić, może z kimś porozmawiać, może zażartować, ale to jest tylko robota.
to jest tylko robota. To jest tylko po to, żeby mieć money, żeby mieć pieniądze, które później wydam w taki sposób, żeby się dobrze bawić. I w tym momencie to koło się bardzo zamyka. To jest takie malutkie kółeczko, takie po prostu circle of life, gdzie po prostu tej wizji w ogóle nie ma, bo my widzimy tylko taki kołowrotek. Jesteśmy tymi hamsterami na tym, tymi chomikami na tym kółku, które nie widzą nic poza tym. I ta wizja ciężko sobie zwizualizować, jakiś pomysł na życie mieć, w takim momencie, kiedy wszyscy chodzą tylko do pracy, wyciągają jakąś kasę i potem ewentualnie odreagowują. I tyle. Więc jak tutaj w ogóle w takim środowisku znaleźć pomysł na siebie? I to jest prawda, słuchaj, to jest prawda, dlatego warto po prostu spotykać się z ludźmi, którzy po prostu motywują cię, tak? Są pozytywni, sami coś robią, sami mają ambicje albo sami dążą do czegoś i to cię po prostu zaraża. I ty, człowiek, wiesz, człowiek to jest inteligentna istota, słuchaj, i poprzez dostrzega wiele poprzez obserwację, tak? Jeden obraz oddaje tyle, co 1000 słów. Ty widząc innych ludzi, z którymi przebywasz, którzy działają, nawet nie musisz z nimi rozmawiać, wystarczy, że będziesz obok nich. Sam zaczniesz po prostu myśleć innymi kategoriami. Takimi kategoriami, że możesz coś zrobić, możesz coś odkryć nowego i możesz w jakimś kierunku, wiesz, działać i się rozwijać, tak? Ja mówię, tutaj patrzę, Anglia jest najlepszym tego przykładem, bo tutaj powstają takie biznesy, że jak parę lat temu opowiadałem o tym w Polsce, no to się ludzie śmiali. Na przykład, no mówię, tutaj gościu fajnie firmę rozwinął, jeździ, rozwozi pierogi, tak? Pierogi na zamówienie, pierogi, krokiety. I tutaj w Anglii dla nas to już jest coś normalnego, ale po prostu no w Polsce jakbym powiedział komuś, słuchaj, no weź rób pierogi, lep i rozwoź to, wiesz, dużo ludzi pracuje, chcemy pierogi, by zjedli, słuchaj, i weź rób to w Polsce, nie? Lubisz robić pierogi, to będziesz miał od razu biznes. No to po prostu cię wyśmieją, nie? A tutaj w Anglii to zobacz, no to wiesz, jest po prostu pyk, pomysł, potrzebne jest jeszcze do tego działanie i ktoś, wiesz, już robi coś swojego i się spełnia, nie? Mówię, to nie muszą być pierogi oczywiście, tylko coś, co lubisz robić, tak? Po prostu znaleźć na to pomysł i osoby, które są podobnie myślące do ciebie, bądź które już działają, na pewno ci w tym pomogą, tak? Więc ja na przykład właśnie bardzo polecam te nasze spotkania. Później może o nich wspomnę. Dla nas i dla mnie one do dzisiaj, tak? Dużo, dużo dają i spotkanie się właśnie z osobami takimi, które są pozytywne, które optymistycznie są nastawione, które działają, bądź chcą działać, jest dla mnie, dla mojej osoby jest bardzo wartościowe. No właśnie, no to wróćmy właśnie do tych spotkań, bo o tych już wspomniałeś wcześniej, że zacząłeś chodzić na takie spotkania, zacząłeś otaczać się takimi osobami, spotykać się z osobami, które coś robią, pozytywnymi, i teraz ty szukałeś dla siebie możliwości, powiedziałeś, że już kupiłeś, na początku zacząłeś rozmowę ze swoim landlordem, z właścicielem domu, w którym mieszkałeś, i tam już zrobiłeś jakiś interes, tak. I też później kupiłeś nieruchomość. Więc może tutaj zagłębmy się, zobaczmy, jak wyglądał proces albo czas, zanim kupiłeś tam pierwszą nieruchomość. Jak udało ci się zaoszczędzić pieniądze, zbudować kapitał i zakupić pierwszą nieruchomość? Okej, okay, więc tak, już jak wspomniałem, tam przeczytałem te pierwsze takie książki biznesowe, więc miałem cel jasno nastawiony, trzeba zbudować kapitał, tak? Już się zorientowałem, co musisz spełniać, jakie warunki, żeby zakupić tą pierwszą nieruchomość, więc podstawą był kapitał, czyli depozyt. Więc skupiliśmy się na maksa na tym, żeby odłożyć jak najwięcej pieniędzy. Nie miałem żadnego innego pomysłu, żeby robić sobie dodatkowe biznesy, typu, nie wiem, otworzę firmę sprzątającą, czy po prostu nie miałem tego w głowie, tak? Nie miałem też kontaktów, żeby coś takiego ruszyć. Więc jedyne, co miałem na sprzedaż wtedy, to mój czas, tak? Więc wraz z żoną robiliśmy dużo nadgodzin, pracowaliśmy po 6 dni w tygodniu. I tych nadgodzin było sporo, 12 godzin, czasem nawet i więcej. Do tego szybko kupiłem samochód. Zobaczyłem, że dużo osób dojeżdża do pracy, więc szybko zakupiłem samochód. Zaproponowałem paru osobom, słuchaj, ja cię po drodze będę zabierał, nie musisz codziennie czekać po pół godziny na ten autobus. I wiesz, parę osób się chętnie zgodziło, więc auto zawsze miałem pełne, więc jeździłem za darmo, plus to auto się nawet spłacało, nie miałem kosztów, po prostu pozbyłem się kosztów stałych, nie miałem kosztów życia dzięki temu landlordowi, tak, więc tutaj też się kapitał zbierał.
Dodatkowo robiłem usługi dla landlorda typu, żeby znajdowałem mu tenantów, tak, na jego nieruchomości. Dla mnie to nie był problem, żeby wystawić ogłoszenie na Facebooka. On był bardzo zadowolony, jak dostawał właśnie polskich tenantów, bo to są osoby, które zazwyczaj dbają o nieruchomość, więc z tego też miałem jakieś dodatkowe fundusze. Z tego właśnie samochodu, z Polski zawsze można przywieźć parę rzeczy i sprzedać je tutaj na miejscu, tak? Więc z małymi łyżeczkami. No to właśnie wracamy do takiego momentu, kiedy stałeś pod tym sklepem z tymi wyrzuconymi przynętami, tak jak mówisz. Tak. I tutaj się powtarza ten schemat, że ty nie patrzyłeś, że teraz otworzę taki biznes fryzjerski, czy tak, na przykład z pierogami, tam będę to wszystko, to zarobię na tym. Tylko tak, tu troszkę i jeszcze nadgodziny robię. I z każdej strony wykorzystuję każdy moment, żeby chociaż funta gdzieś zarobić więcej. Dokładnie tak. Jeszcze dodam, dzisiaj już tego nie robię. Ten mój czas już inaczej jest dla mnie, inaczej już go wartościuję, ale wtedy mój czas był po prostu tani, tak? Moja godzina była po prostu tańsza, znacznie tańsza niż jest dzisiaj. I nawet dochodziło do tego, że raz w tygodniu przynajmniej kupowałem kurczaki w promocji w całości, bo była promocja tam na trzy kurczaki, tak? I mieliśmy zamrażarkę specjalnie na to zakupioną. I po prostu w domu po pracy jeszcze te kurczaki wszystkie sobie porcywałem tam na piersi, na uda, żeby to było na obiady, reszta tam na rosół. I to znacznie wychodziło taniej, znacznie taniej niż jakbyś kupił osobno, na przykład, nie wiem, piersi osobno już poporcywane, tak? I do tego jeszcze była ta promocja na tego trzeciego kurczaka, że często było chyba tak, że był nawet i darmo, albo wychodziło dosyć tanio te kurczaki. Więc to było to. I za każdym razem, jak w Polsce byliśmy, to policzyliśmy, ile tu będzie nas kosztować zakup wędlin tu na miejscu. I za każdym razem, jak byliśmy w Polsce, to braliśmy dwie duże walizki i braliśmy ze sobą pełno szynek, wędlin, jakichś tam serów, żeby na tym też zaoszczędzić, więc oszczędzaliśmy właśnie na żywności, w sensie nie takim, że mało jedliśmy, tylko staraliśmy się mieć ten sam produkt po jak najlepszej cenie i szukaliśmy właśnie dodatkowych takich małych sum w każdym jakimś tam zakątku, tak? No właśnie, no ale tutaj coś tam przywieziesz z Polski, zaoszczędzisz na kurczakach, tutaj pojeździsz samochodem. To tak, to śmiesznie brzmieć, nie? Ale to jest właśnie ta esencja tego wszystkiego, bo ludzie nie dostrzegają właśnie tych małych, drobnych rzeczy, tak? Ale jak po prostu tych drobnych rzeczy powielisz to, jeszcze pomnożysz to razy czas, załóżmy razy ten rok, to na koniec roku nagle wychodzi, że z tych małych rzeczy wychodzą tysiące funtów. To brzmi to też w ten sposób, jakbyś prowadził też taką swoją księgowość gdzieś, że tutaj jesteś taki skrupulatny, że prowadzisz takie wszystkie... Tak, prowadziliśmy naszą księgowość właśnie od momentu, jak tą książkę przeczytaliśmy, prowadziliśmy taką domową naszą księgowość. Każdego funta zapisywaliśmy, na co został wydany, czy to na samochód, czy na jedzenie, i mieliśmy pod koniec pod kreską miesięcznie, ile w tym miesiącu wydaliśmy, i ja byłem w stanie przewidzieć nawet do roku w przód, ile mniej więcej będziemy mieć odłożone za rok czasu, tak? Czyli w głowie już był plan na oszczędzanie, na zbudowanie kapitału. Muszę przyznać, że teraz już tak skrupulatni nie jesteśmy, już jest dwójka dzieci, no to jest wszystko do pewnego etatu, tak? Bo nie chodzi o to, żeby całe życie tam zaciskać pasa i tak dalej i ciężko pracować, bo to nie jest sens życia, tak? Dla mnie celem było, żeby jak najszybciej zbudować coś swojego i żeby odejść właśnie z etatu i zostać osobą wolną, tak? Dzisiaj jestem w takiej sytuacji, że sobie sam planuję, co będę robił jutro, każdy mój dzień. Jeżeli chcę, to zmieniam i po prostu nie mam takiego przymusu, jak będąc na etacie, że muszę być tego dnia w pracy i koniec, tak? Bo inaczej mogę stracić pracę. No właśnie. No, ty z pracy nie straciłeś, sam z niej zrezygnowałeś. Powiedz, jak to się stało? Jaki miałeś, może miałeś jakiś plan, że tego i tego dnia zrezygnuję z pracy, czy może miałeś plan, że jak będę miał tyle i tyle pieniędzy? Miałem plan, nie będę biegał z laptopem po domu. U góry w pokoju na szafce zawsze staram się rozwiesić sobie cele na najbliższe pół roku, czasem do roku. I miałem wstępnie plan, że odejdę z pracy w lutym tego roku, ale z tego względu, że
Oczywiście to się z czymś wiązało, tak? To odejście z pracy. Wiązało się to z tym, żeby mieć przynajmniej te 6 nieruchomości, zrobić na nich takie operacje bankowe zwane remortgage'em, które mogę zrobić po pół roku od zakupu nieruchomości. I to się właśnie wiązało z zakupem tych nieruchomości, więc ja planując to zakładałem, że te nieruchomości kupię do tego i do tego czasu. I miałem taką sytuację po prostu, że kupowałem dom, który był przejęty przez bank i w tej sytuacji bank bierze oferty do ostatniej chwili, tak? To nie jest jak prywatna sprzedaż, że zdejmują to z rynku, jest sprzedane. Bank po prostu przyjmuje ofertę do ostatniej chwili. I on jest chyba w ogóle, jest to prawnie uregulowane, że tak musi robić ze względu na osobę, która tam zbankrutowała i została przejęta, bo reszta tej różnicy trafia potem do tego byłego właściciela. Mieliśmy takie właśnie spotkanie klubowe w Szkocji, super w ogóle miejsce. Ja już się zbierałem do samochodu i dostałem telefon, słuchaj, miałem mieć zakończenie transakcji za 3 godziny i dostałem telefon, że Właśnie ktoś mnie przebił. Ja po prostu nie wierzyłem w to, mówię, jakaś bajka, w ogóle nie wierzę w to i ta osoba mnie przebiła to dużo więcej niż ja zaoferowałem, więc dla mnie to się w ogóle zrobiło nieopłacalne, tak? I przez to szukaliśmy kolejnej nieruchomości, znaleźliśmy ją, w ogóle znaleźliśmy znacznie lepszą niż tamta. Liczby były w ogóle znacznie lepsze, więc to chyba miało tak być. I o te parę miesięcy z lutego przesunęło mi się do maja, to odejście z pracy, tak? Bo od momentu zakupu musiało minąć te 6 miesięcy, żeby zrobić jeszcze remortgage na te nieruchomości i odzyskać pieniądze. I dlatego mi się przesunęło z lutego do maja. Więc twoje pytanie było, czy było planowane? Tak, było planowane. Najlepszy było, jak planowałem dom dla mojej żony, tak? Cały czas mieszkaliśmy u tego landlorda, wynajmowaliśmy swoje nieruchomości i obiecałem żonie w styczniu, że przed świętami będziesz mieszkała w swoim domku. Więc obietnicę dotrzymałem, wprowadziliśmy się w samą Wigilię. Jeszcze dużo znajomych nam pomagało, co było potrzebne. Żona gotowała jeszcze na starym domu. Tutaj przywiozłem jeszcze z kolegą stary jakiś stół z garażu, poskręcaliśmy krzesła, przywieźliśmy, rodzina przyjechała i impreza się udała, Wigilia była już na nowym miejscu, a ja byłem szczęśliwy, że żonie obietnicy dotrzymałem, tak? Więc byłem tego dnia spełniony, jeszcze zrobiłem super deala na choince, bo byłem na stacji benzynowej, mówię do ekspedientki, że wezmę choinkę, ale już nie po tej cenie, bo już macie 6 choinek, nikt już od was nie kupi, tak? Ja mogłem kupić, ale za inną kwotę i się cieszyłem i do dzisiaj pamiętam, że zrobiłem, nie cieszyłem się tak z tego domu, jak z tej choinki, że zrobiłem super deala na stacji benzynowej na choince, kupiłem choinkę chyba za 10 funtów, a mieli po 40, tak? No i się cieszyłem, mówię, przyjechałem do domu, jeszcze córka, żona, jeszcze zaskoczyłem wszystkich, choinkę postawiłem w salonie, szybko ubraliśmy i wieczorem razem do z rodziną, ze znajomymi do stołu wspólnego usiedliśmy, tak? Więc to było jedno z moich lepszych planowań. Aha, znaczy taki zrealizowany plan zakup nieruchomości dla siebie, obiecałeś żonie i to się zrealizowało. Mogę sobie wyobrazić, jak to jest niesamowite uczucie, kiedy udaje się zrealizować taki, prawda, coś takiego dużego, konkretnego, coś, co się planuje miesiące wcześniej i wtedy to się wydaje, że może się jeszcze nie udać i tak dalej, ale jednak jak się do tego dąży i się do tego dochodzi. No to prawie rok, bo to w styczniu był plan założony, grudzień, no to już był prawie że rok. No dobrze, no ale to teraz powiedz mi jeszcze o tym rzucaniu pracy, bo żeby rzucić pracę, to tak jak powiedziałeś, musiałeś poczekać te 6 miesięcy, tak, żeby zrobić remortgage, tak? Tak. I to chodziło o to, żeby wyciągnąć gotówkę z tych nieruchomości, że rozumiem, żebyś miał jakiś zapas pieniędzy, tak? Znacznie, żebym miał pieniądze na kolejne inwestycje, bo teraz kolejną nieruchomość właśnie kupujemy. Z tej gotówki, którą wyciągnąłem. Chodzi o to, żebym miał po prostu cykl. Ale wracając do pytania, więc tak, w pracy to już mówiłem między pracownikami, że tak od roku już mówiłem, że będę chciał odejść, tak? Mojemu menedżerowi, z którym bardzo dobrze żyłem, ogólnie w pracy miałem bardzo dobrą atmosferę, fajna bardzo ekipa, nie wspominam źle tej pracy, bardzo dobrze ją wspominam. Do dzisiaj czasem sobie tak zerknę albo coś popytam znajomych, co tam słychać u was,
mówią, że produkcja idzie i tak dalej, że jest wszystko fajnie. Mam dobre wspomnienia z tym miejscem. Mojemu menedżerowi powiedziałem już w listopadzie, że będę odchodził i to będzie luty, kwiecień. I jeszcze nie jestem pewien, który to będzie miesiąc, tak? No to wiadomo, no, żaden normalny pracownik na etacie nie mówi, kurczę, 8 miesięcy do tyłu, że za 8 miesięcy odchodzi z pracy, tak? Bo zazwyczaj to wygląda tak, że ktoś przychodzi, dostał nową pracę, 2 tygodnie wymówienia i wtedy się wszyscy dowiadują, że ktoś odchodzi z pracy, tak? A ja powiedziałem 8 miesięcy wstecz i to było takie trochę może dla niektórych śmieszne, tak? Niektórzy nie wierzyli, że w ogóle z tej pracy odejdę, tak? Jak w końcu odszedłem z tej pracy, to byli niektórzy zaskoczeni, a to jednak odchodzi z tej pracy. Ja mówię, no przecież mówię o tym od 8 miesięcy, że będę odchodził, tak? I potem był już kwiecień, marzec chyba, tak? I potem był już marzec i ja obiecałem mojemu pracodawcy, że słuchaj, no werbalnie to ci powiem miesiąc przed, tak? I w marcu on powiedział, ale pamiętaj, 2 miesiące mi dałeś, że dasz mi czasu, tak? Ja powiedziałem, no wiesz co, no umawialiśmy się na miesiąc, tak? Ale jeżeli chcesz 2 miesiące, no to ci już mówię, że odchodzę, nie? Ale jak, co odchodzisz? Że mi powiesz za 2 miesiące, że odchodzisz i miesiąc później odejdziesz, czy że co? Ja mówię, nie, no to mogę... Chcesz, żeby wiedzieć 2 miesiące przed, kiedy odejdę, tak? To ci mówię teraz, bo dokładnie wyjdzie, że w maju odchodzę, tak? Więc mówię ci teraz, że za 2 miesiące już mnie nie ma, nie? I po prostu on zbladł, bo nie miał na moje stanowisko, nie miał nikogo, kim mógł mnie zastąpić, ale dzięki temu, że właśnie dużo wcześniej mu o tym powiedziałem, to sobie z tym poradził, przeszkolił chłopaka, mojego znajomego Karola na to stanowisko i po prostu jak ja już odchodziłem bez żadnych komplikacji, płynnie mnie tam zastąpili, tak? Ale co kierowało to? Bardzo ciepło mnie pożegnali. Dyrektor firmy mnie w ogóle pożegnał też i się ze mną spotkał i wspominał, że jeżeli czegoś będę potrzebował, co bym się zgłosił do niego, tak sobie myślę, no kurczę, to na inwestycje potrzebuję, nie? To ciekawe, czy byłby chętny inwestować. No i że mam po prostu, wiesz, no mówią, że śmiało mogę wracać. Kiedy będę tylko chciał, zawsze dla mnie miejsce znajdą, tak? Więc jest to na pewno miłe, tak? Żegnać się w taki sposób, niż palić ze sobą mosty i, wiesz, i zostawać po sobie jakieś, nie wiem, nieprzyjemne uczucie, tak? Ja się czuję z tym bardzo dobrze, że, nie wiem, gdyby nagle coś się zawaliło, ja żyję w przeświadczeniu, po prostu czuję się pewny w tym, że no, gdybym musiał wrócić na etat, to wiem, że tam mnie przyjmą od zaraz, tak? Albo ci pomogą po prostu gdzieś coś znaleźć z boku, czy coś w stylu, gdyby nawet... Wzięliby mnie od zaraz, nawet jakby mnie nie mieli dla mnie pracy, to po prostu wzięliby mnie od zaraz, bo bardzo się liczą skille, umiejętności przy takiej pracy i to jest ważne. Mhm. No właśnie, bo tutaj wziąłeś w odpowiedzialność dużą za siebie, mówiąc już wcześniej o tym, bo można było sobie po cichutku planować w głowie, a tam za 8 miesięcy odejdę, za 6 miesięcy, za 5, za 4, za 3, za 2 i potem odchodzę, prawda? 2 tygodnie wcześniej, bo tak przepisowo jest w umowie, 2 tygodnie, więc tyle wystarczy. Zostawić właśnie tego przedsiębiorcę, bo to też jest człowiek, który prowadzi ten biznes, czy menadżer, on ma teraz problem, można mu stworzyć problem, a można to zrobić w inny sposób zupełnie, planuje coś takiego zrobić, no, ale ludzie z reguły się boją tego, bo jak teraz powiem, że za 8 miesięcy odchodzę, to teraz mi może już wypowiedzenie oni dadzą za miesiąc. Tak, nie bałeś się tego? Nie bałem się tego. No słuchaj, jak zależy jakie masz intencje, tak? Jeżeli jesteś od początku fair i w porządku do innych ludzi, to ja wychodzę z całego założenia, że dlaczego oni mieliby być inni dla ciebie, tak? I ze mną było tak samo, słuchaj, ja tak prowadzę biznesy i to bardzo u mnie dobrze działa już od ponad roku czasu. Nie mam w ogóle problemu z lokatorami, po prostu staram się ich traktować jak ludzi, tak? A nie dlatego, że oni u mnie wynajmują, to może są gorsi. Nie, to też są ludzie, tak? I po prostu trzeba podchodzić do każdego człowieka z empatią. Jeżeli spotykasz osoby, które wobec ciebie tak nie postępują, to po prostu no, urywasz taki kontakt, tak? I już dalej z nimi nie robisz biznesu, czy nie spotykasz się. Wracając do pracy, to wiesz, to byli tacy sami normalni ludzie jak ja i ja wiedziałem, że no, jak ja będę dla nich w porządku, dlaczego on by miał być dla mnie nie w porządku, tak? I z tym, że my mieliśmy bardzo dobre relacje między sobą, między pracownikami i menadżerami, przynajmniej z tymi z naszego działu.
typu, że no, można było sobie pożartować, trzeba było zrobić swoją pracę, ale no, każdy był w porządku, nie było tam, wiesz, jakiegoś znęcania się nad pracownikiem czy złego traktowania, więc ja czułem się w ogóle wewnętrznie. Słuchaj, dla mnie jest bardzo ważne to, co ja wewnątrz siebie czuję, tak? Że czułem się zobowiązany, żeby odchodząc, żeby nie narobić szkód temu zakładowi, tak? Więc dla mnie to było bardzo, bardzo właśnie ważne, żebym ja po prostu sam w sobie się dobrze z tym czuł, tak? Nauczyłem się, wiesz co, mój ojciec właśnie tego mnie nauczył, tak? Żeby właśnie nie kraść, żeby, wiesz, innym... Znaczy, oczywiście matka też miała w tym wkład, tak? Żeby, wiesz, żeby po prostu innych ludzi dobrze traktować, tak? I ja to widzę po... Mój tata to aż za dobrze, wiesz, czasem, bo wiesz, jest też granica, tak? Ja czasem miałem wrażenie, że mój tata aż za naiwny jest, tak? Bo na przykład, nie wiem, pożycza wszystkim wszystko, tak? A potem, kurczę, przychodzi do magazynu i wszystkiego brakuje, tak? Mhm. Więc, no wiadomo, do pewnego etapu, tak? Jak ktoś widzi, że nie jest w porządku wobec ciebie, tak? No to tak jak powiedziałem, no to musisz urwać szybko taki kontakt i no nie każdy zasługuje na to, tak? Ale każdemu trzeba dać szansę na takie postępowanie. Bardzo... Wiesz, to ja bardzo wierzę w takie podejście, wiesz, co dajesz, to otrzymujesz, tak? Tak? Dajesz wiedzę. Ja na przykład jeżdżę na spotkania po tych wszystkich klubach, w tym miesiącu jestem w Oxfordzie, w następnym jestem w Edynburgu, występuję, słuchaj, opowiadam i staram się ludziom doradzać na tyle, ile jestem w stanie, tak, z moich własnych doświadczeń. Ale w zamian też coś otrzymuję. Wiele osób dzieli mi się ze swoimi historiami, ze swoimi pomysłami. I cały czas coś nowego się dowiaduje, jeżdżąc na te spotkania. Za każdym razem przynajmniej staram się porozmawiać ze wszystkimi ludźmi na takim spotkaniu. Przynajmniej parę rzeczy się dowiem, które ja mogę zastosować w swoim życiu, tak? I to jest doskonały przykład, że dając wiedzę, ja wiedzę otrzymuję. Tak samo jak dajesz dobro, otrzymujesz dobro z powrotem. I ja się chwalę, słuchaj, bo to jest coś, czym można się pochwalić, że my mamy już tutaj, słuchaj, stworzone takie community nasze, taką społeczność, że ja na przykład jak moja żona rodziła, ja miałem całą listę, słuchaj, w telefonie do osób, które mogłem zadzwonić, żeby ktoś przyjechał o drugiej w nocy i został z moją córką, jak my jechaliśmy do szpitala. I tak się stało. I przyjechał mój kolega z żoną i zostali z moją córką. I w razie czego, gdyby nie on, to mam całą inną listę osób, które bym mógł zadzwonić i którym bym mógł pomóc. Jak to się dzieje? To się dzieje w ten sposób, że ja, oni będą mnie potrzebować, ja też po prostu rzucam wszystko, jestem w stanie być już u nich zaraz i pomóc im w potrzebie. I to samo oni są w stanie zrobić dla mnie. Na przykład robiliśmy tu nieruchomość, więc chciałem też zaoszczędzić, bo to nie jest zawsze tak, na pieniądzach nie leży, tak? Ten kapitał się buduje, on rośnie, potem go zainwestujesz i zawsze mogą się pojawić jakieś braki. Więc jak szykowałem nieruchomość, poprosiłem paru znajomych i chyba w 4 czy w 5 osób łącznie cały ten dom oczyszczaliśmy, tak? Zrywaliśmy tapety, podłogi, gruz wynosiliśmy, tynk zbijaliśmy i po prostu to były osoby, na które mogłem liczyć. I jak komuś opowiadam, to każdy jest zdziwiony, że wiesz, to jak, za darmo przyszli ci, pomagali i tak dalej. No ja im też pomagałem za darmo, tak? Na przykład mojemu kumplowi załatwiłem dom na rent-to-rent, tak? I on teraz na przykład czerpie z tego cały czas dochód. Drugiemu pomogłem załatwić pracę, tak? Trzeciego przyuczyłem do nieruchomości, tak? I kupił swój pierwszy dom. I oni również też dużo mi pomagali. To tak działa obopólnie, tak? Więc... Sugerujesz tutaj jakby otoczenie się ludźmi, pomaganie innym ludziom i korzystanie z tych ich zasobów czasowych, bo tak jak mówisz, tak. Że na początku ten czas ty oddawałeś, on nie był może bardzo wartościowy, ale starałeś się wszędzie znaleźć możliwości tutaj coś przewieźć, coś zaoszczędzić i tak dalej. Tak samo tutaj, może nie mam gotówki, tak jak powiedziałeś, nie leżę na pieniądzach, nie mam gotówki, żeby przyszła firma i to wszystko zrobiła, prawda? Cały remont totalny. Może to nie ma sensu w tym momencie dla mnie, żeby taki remont zrobić, ale mam ludzi, na których mogę liczyć. I to jest ciekawe, bo tutaj w Anglii, no to domyślam się, że może być ciężko zorganizować taką grupę ludzi. Ludzie pracują, są na etatach, nadgodziny robią, mieszkają w różnych częściach miasta. Nie ma ich aż tak dużo. Co ci się wydaje? Jak ci się udało tak przyciągnąć takich ludzi, właśnie, którzy faktycznie potrafili... Poprzez te spotkania, słuchaj. Mm-hmm. Poprzez te spotkania, bo często, słuchaj, na te spotkania przychodzą osoby, które są pozytywne, ambitne, coś chcą w życiu zrobić i oni, wiesz, też czują w tym jakieś korzyści.
może korzyści to źle brzmi, bo nikt tego nie robi dla korzyści, tak? Każdy to robi, każdy ma w życiu jakiś cel, tak? Zakonnica pomagając komuś też ma jakiś cel, bo na przykład wierzy, że zostanie zbawiona i lepiej się dzięki temu czuje, tak? Więc każdy człowiek robiąc coś w życiu ma jakiś cel, tak? Czy to jest wolontariat, ktoś robi to i lepiej się też czuje dzięki temu, że komuś pomógł drugiemu człowiekowi i to był jego cel, tak? Więc te osoby też czują cel w tym, że razem jesteśmy, razem sobie pomagamy, bo to nie jest na takiej zasadzie ja ci pomogę, ale zaraz ty masz mi pomóc. Nie, bo nie robisz tego z taką intencją, tak? Robisz to z intencją taką, że chcesz to robić, tak? A w razie właśnie, gdy ty będziesz w sytuacji, bo nie wiesz po prostu, nie przewidzisz tego, że sam będziesz tej pomocy potrzebował, to możesz liczyć na tą kolejną osobę, tak? Słuchaj, ja bym mógł takich, wiesz, nam by czasu nie starczyło, bo ja bym takich historii teraz, ja bym ci całą masę opowiedział, wiesz. Po prostu, krótko mówiąc, działa to, tak? Działa to i żeby zbudować, słuchaj, wokół siebie taką grupę ludzi, to trzeba po prostu czasu. To trzeba po prostu czasu i tyle, no i w końcu się otoczyć tą grupą osób, na którą może zawsze liczyć, tak? Znaczy od tego otwarcia też, bo ten czas i też trzeba być otwartym na to, żeby dla innych ludzi być, to co powiedziałeś, żeby po prostu bezinteresownie oddawać się innym ludziom, często może wydawać się właśnie, że każdy ma swoje własne, musi zadbać o własny dom, o własny stół, własną lodówkę, o własne dzieci, musi sobie auto kupić i tak dalej, nie mam czasu dla innych ludzi. Ja tutaj zauważam, niestety, to też zależy, na przykład dzielnice są różne w mieście, nie? Są różne w mieście dzielnice. Są takie dzielnice. Ostatnio byłem w zeszłym tygodniu byłem na tygodniowym urlopie z rodziną. My mieszkaliśmy w przyczepach kempingowych, takich karawanach w pięknym rejonie Peak District i tam pojawiła się taka grupa właśnie z mojego miasta ludzi, którzy wspólnie grillowali i tak dalej, cieszyli się sobą, pomagali sobie, wspólnie wszystko robiliśmy, nie? Że na przykład nie było, że każdy sobie tam obiad osób dogotował, tylko przychodziliśmy tam od godziny 14, co kto ma, dobra, to co dzisiaj robimy, jedna osoba decydowała, bo tam jest bardziej gość doświadczony, tu ktoś rozpala grilla, tutaj już ktoś to tnie, tu ktoś myje, nagle okazuje się, że po godzinie jest niesamowity obiad, takiego steka, którego tam zjadłem, to nie jadłem nigdzie, wiesz, to jest i okazało się, że nas to kosztowało 3 funty za głowę, nie? 3 funty za osobę. Ja nakarmiłem siebie, żonę i dwójkę moich chłopaków, bo oni te steki mieli zjeść, później tam nie przeżyli ich, bo to jednak, wiesz, dzieci, ale 4 osoby zjadły za 12 funtów takiego steka, gdzie nigdzie bym chyba nie dostał. Tak zrobionego. I pójdę do restauracji sam, bo sam chcę sobie zrobić, to ja zapłacę 20 funtów za głowę za takiego steka, który nawet nie dorasta do pięt temu, co ja tam zjadłem. No ale do czego zmierzam? Wspaniałe rzeczy były robione przez ludzi, którzy wzajemnie przyjechali i chcieli spędzać ze sobą czas. I współpracowali. Tak, i wiesz, co było niesamowite, że później chyba to był 3 czy 4 wieczór przy ognisku, sobie siedzimy, sobie rozmawiamy i ja tak, a to ty gdzie mieszkasz? No, ja mieszkam w Hul, tutaj, przy takiej ulicy, aha. A ty gdzie mieszkasz? No, ja jestem jego sąsiadem. O, wy jesteście sąsiadami, tak? A, to nie wiedziałem, aha, to wy jesteście sąsiadami. A ty gdzie mieszkasz? Ja też jestem ich sąsiadką. I okazuje się, że wszyscy oni, siedzący w koło, oni są sąsiadami. Oni mieszkają dom w dom. I tutaj, gdzie ja mieszkam akurat, w dzielnicy, w której ja mieszkam, to jest taka dzielnica, gdzie ludzie się cały czas przeprowadzają. Przyjeżdżają, wyjeżdżają. I niestety tego nie ma. Dla mnie to było coś nowego. Także to też zależy, wiesz, w jakim miejscu mieszkasz, gdzie możesz budować, jeżeli chodzi o neighborhood, jeżeli chodzi o tą społeczność lokalną, ale możesz też pewnie patrzeć dalej, nawet poza swoje miasto i budować społeczność poprzez spotkania, czyli naszym wspólnym miejscem jest tak jakby te pole namiotowe czy grill, to tak możesz zrobić spotkanie dla ludzi, którzy myślą podobnie jak ty, tak jak ty robisz przez Global Investor Club, przyjeżdżają ludzie i tam pewnie też masz przyjaciół. Oczywiście, że tak. Oczywiście tak. Tam najwięcej mam moich przyjaciół, tak? Tak naprawdę wszystkich najbliższych moich przyjaciół poznałem właśnie przez ten klub, tak? Głównie. Wiesz co, i wracając do jeszcze tej empatii, słuchaj, jak podchodzisz, mówię, pozytywnie do człowieka, to ten człowiek tak samo
odruchowo będzie do ciebie podchodził. Wiesz, ja nawet patrzę na przykład mojej żony. Moja żona tutaj poznała Polkę, która niedaleko mieszka, słuchaj, i już mają jakieś ze sobą relacje, już się wymieniają, wiesz, jakimiś potrzebnymi tam, nie wiem, jednej coś potrzebowała jakiejś, nie wiem, jakiejś medycyny, żona coś do dziecka, to dostała przebijak, wiesz, i tak nawzajem. I to idzie po prostu oddolnie, wiesz, automatycznie, wewnętrznie, więc jak podchodzisz, mówię, z jakimś takim, wiesz, wewnętrznym ciepłem do drugiego człowieka, to zazwyczaj dostaniesz, wiesz, to samo z powrotem, więc warto właśnie, wiesz, mieć, wiesz, pozytywne takie podejście do ludzi, przynajmniej na starcie, tak? I po prostu to się samo automatycznie tworzy. To nie jest coś potem, nad czym ty, wiesz, musisz pracować, to dzieje się po prostu z automatu. Dzieje się, tak. Po prostu jesteś człowiekiem otwartym, tak. Wysyłasz to w świat i wokół ciebie odnajdują się ludzie, którzy z tego korzystają i jednocześnie oczywiście, oddają ci to. Dobrze, wiesz co? Z ludźmi przejdźmy jeszcze na koniec do tematu, który może być ważny dla wielu ludzi, którzy nas oglądają bądź słuchają, bo tutaj opowiadamy o twoim życiu, o twojej historii. Wiesz co, mało trochę o biznesie opowiedzieliśmy. A, no właśnie. No i tutaj chciałbym, żebyś powiedział o tych nieruchomościach, bo tak zakup tej pierwszej nieruchomości to jest dla wielu osób ogromne wyzwanie. Tu powiedziałeś, że udało ci się zaoszczędzić właśnie na takich tam, wiesz, transakcjach, tak, mini-transakcjach. Tak. Czy to było takie proste faktycznie, zakup tej nieruchomości? Wiesz co, pierwsza nieruchomość, może tak przyspieszę, bo dużo tego czasu antenowego tobie zabieram. Wiesz co, pierwsza nieruchomość zajęła nam 6 miesięcy, brakowało nam również doświadczenia. Ja myślałem, że to tak wszystko się dzieje, bo tak musi się dziać, tak? Stanowczo za długo nam zajęła i po prostu po 6 miesiącach powiedziałem do tej pani, która nie chciała się wyprowadzić, chciała sprzedać dom, ale chciała sobie od razu znaleźć dom marzeń i nas trzymała po prostu tak w rezerwie, jak ona sobie znajdzie, to my wtedy, ile by to miało trwać, tak? I ja bym miał lata czekać, aż ona sobie ten wymarzony domek znajdzie. I my po prostu, ja już znalazłem drugi dom i powiedziałem tej pani, że no przykro mi, ale my już znaleźliśmy inną nieruchomość. I ta pani się po prostu wyprowadziła w 3 dni. I po 3 dniach już mieliśmy klucze. Wynajęliśmy ten dom, już był dodatkowy dochód. Cały czas tymi małymi łyżeczkami tak zbierałem te centy, te pensy i te funty, więc na etacie byliśmy. Dodatkowo doszła nam kolejna nieruchomość. Szybko znalazłem drugą nieruchomość, która była ze 100 metrów od tej i udało mi się ją zakupić bardzo tanio, bo to był dom repossess i była to ruina. Szybko kupiliśmy drugą nieruchomość i cały czas oczywiście zarabiamy, pracujemy, to się nic nie zmieniło, cały czas robimy dużo nadgodzin. Druga nieruchomość była dużym strzałem, który dała nam ogromny zastrzyk gotówki, bo po wyremontowaniu jej wartość, zakupił ją za 65, jej wartość podskoczyła do 125. Teraz dostałem parę dni temu list z banku, że w ogóle wyceniają ją na 140 tam parę tysięcy. Z 65 zakupionych, tak? Czyli po prostu naprawdę dobrego deala dostałem. Wynegocjowałem sporo. I po tej nieruchomości, ona była zaledwie 4 miesiące później kupiona od pierwszej. Zrobiliśmy na niej pół roku później remortgage, 6 miesięcy później i dostaliśmy naprawdę potężną gotówkę z tego remortgage'u. I po 6 miesiącach od zakupu drugiej miałem już trzecią nieruchomość. Z tym, że miałem już trzecią nieruchomość, kupiłem trzecią, a sporo nam kapitału jeszcze zostało z tej drugiej. Po prostu ta druga była super strzałem. Więc miałem 3 nieruchomości, 2 etaty, tak? Punto lot, mój samochód Punto. Się zawsze śmiałem, że nie wiem, czy on jeździ, czy on lata. I już po prostu szybciej się ten kapitał zbierało, tak? Później no, przyszła... No ale ja poczekaj chwileczkę, bo tutaj tak chcę dopytać taką jedną rzecz. Kupujesz nieruchomość, jedną, drugą, trzecią. Przecież to nie jest tak, że o, tak sobie wejdę na eBay'a, kliknę, kup i jest zrobione. Przecież tutaj jest dużo rzeczy, które trzeba zadbać, wychodzić, nauczyć się, ale porozmawiać z ludźmi i doglądać teraz, remontować. Kiedy ty miałeś na to czas, jak ty pracowałeś nad godziny jeszcze? Nie spałem. Czasem byłem na nogach 24 godziny, więc jak byłem na nowej pracy, jak byłem na przykład, miałem nocki, to czasem wstawałem o 6 rano i robiłem wszystko inne, a potem wieczorem przespałem się, załóżmy, godzinę, dwie przed pracą i wieczorem jeszcze na 12 godzin do pracy, załóżmy, nie? Więc można to robić
rozłożyć to na większy, dłuższy okres czasu, ale ja chciałem po prostu jak najszybciej odejść z tego etatu i zająć się tym, co lubię, więc wiązało się to z ogromnym poświęceniem. Poświęcenie było po prostu ogromne. Przez ostatnie 2-3 lata nie było żadnych wycieczek, nie było żadnych przyjemności, tylko po prostu praca, cel, działanie. Praca, cel, działanie i było cały czas skupienie wokół tego. To nie jest tak, że po prostu idziesz na eBay czy gdzieś tam i sobie wybierasz, o to nieruchomość sobie kupię. Nie, bo to musi być nieruchomość raz, którą kupisz w dobrej cenie, poniżej, załóżmy tam jakiejś lokalnej ulicy cen w jakiejś nieruchomości sprzedają. Po to robisz, bo możesz właśnie z remortgage'u wyciągnąć sporo gotówki, bądź w przyszłości przyjdzie kryzys, tak, to ty będziesz już w bezpiecznej jakiejś takiej strefie, bo kupiłeś to taniej niż cała reszta, albo na przykład w przyszłości będziesz chciał to sprzedać, tak, więc ta różnica zawsze już dla ciebie zostanie, więc to jest bardzo ważne, żeby kupować właśnie te nieruchomości taniej niż są inne w okolicy, no ale to tak to każdy by chciał, tak, więc żeby takie coś trafić, to po prostu musisz przesiać tych nieruchomości masę, tak, po kilkanaście, kilkadziesiąt, tak? I musisz je obejrzeć, tak? Kilkadziesiąt, żeby kupić jedną, tak? Tak, tak. No to tutaj też jest wymagany czas dojechać. Tak. Tak. Później są pytania dodatkowe. Tyle tych nieruchomości już obejrzałem. Która jest która? Która była która właściwie? I tutaj jestem niewyspany. 2 godziny spałem do pracy. Jak można to? Trzeba być chyba supermanem, tak? Wiesz co... Ja myślę, że każdy to może zrobić, tylko trzeba mieć po prostu ten charakter i tą zawziętość. Nie trzeba być geniuszem, nie trzeba być super inteligentny. Moim zdaniem każdy może robić biznes, tylko jest jedna ważna rzecz, zapał, tak? I niepoddawanie się. To są dwie najważniejsze takie właśnie rzeczy, bo sporo na przykład z tych nieruchomości nie doszło do końca transakcji. Trwała już na przykład jakiś etap, że już jest ok, sprzedane, ale potem coś się działo na przykład ze sprzedawcą albo jakiś inny problem wynikał i koniec końców do tej transakcji nie dochodziło, więc no można było usiąść, kurczę, już prawie się miało tego gołąbka w garści, tak, a on tutaj nagle wyfrunął, można było usiąść i nie wiem, no i płakać, tak. Nie udało się, koniec. Nie udało się, ale no po prostu trzeba zakasać rękawy, ok, no tej nie ma następna. Mhm. Trzeba i wręcz u mnie było jeszcze odwrotnie. Okej, okay, tutaj tu się nie udało, tak? To trzeba przyspieszyć, bo mam ten swój kalendarz, który mi wyznacza, co ja muszę w tym roku zrobić. I trzeba przyspieszyć, jeszcze ciężej pracować, tak? I słuchaj, no i tak zakupowaliśmy te nieruchomości. Doszło już do tych pierwszych sześciu, tak? Były te etaty, były właśnie dochody te pasywne z nieruchomości. No i słuchaj, no i w końcu doszło do tego momentu, że złożyłem to wypowiedzenie, na które tak czekałem, tak dużo o tym myślałem, tak dużo. To było moje marzenie, tak? Odejść z pracy, być na swoim. I to marzenie się spełniło. To powiem ci, że pierwszy taki tydzień, dwa, mówię, no to co dalej teraz, nie? No to co dalej? Mówię, że gonisz króliczka, no złapiesz króliczka, no i co teraz dalej, nie? I wtedy przyszedł taki moment w moim życiu, że no trzeba się zastanowić, no okej, okay, no co teraz dalej? Pierwsze miesiące od tego maja postanowiłem oddać rodzinie, więc żona jeszcze w ciąży była, teraz już mamy synka od niedawna. Dużo jeździliśmy, dużo zwiedzaliśmy, bardzo dużo czasu z córką spędzałem, do dzisiaj przynajmniej raz dziennie wyjdę z nią na 2 godziny na spacer, dużo radości mi to sprawia, robiłem to tak ogólnie właśnie dla rodziny, żebyśmy mieli więcej czasu dla siebie. Rodzina jest u mnie priorytetem, to jest numer jeden, dopiero potem są nieruchomości i biznes i cieszę się, że właśnie mogę im to teraz oddać, tak? Postanowiłem, słuchaj, że dalej chcę, ja to lubię po prostu robić, to daje mi dużo adrenaliny, dużo energii, są, wiadomo, są wyzwania, tak? Ale jak rozwiązujesz te wyzwania, czujesz się spełniony, tak? I ja nie widzę siebie na przykład w takiej pozycji, żebym ja miał teraz leżeć na leżaku i nie wiem, no i tak... No co, jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, no to ja już bym oszalał. Mógłbyś tak zrobić de facto, prawda? Mógłbyś po prostu się tak położyć. No. Mógłbym leżeć na tym leżaku i patrzeć się w to słońce, ale po 4 dni ja myślę, że już by mnie w kaftan zapieli, więc wolę do tego nie dopuszczać, tak? Muszę po prostu coś działać, coś robić, mnie to kręci, mi to daje dużo satysfakcji. Jak czegoś nie robię, mam ten czas jeszcze dla rodziny zarezerwowany, więc dużo czasu z rodziną spędzamy i ogólnie rzecz biorąc...
czuję się bardzo szczęśliwy w moim życiu, tak? Żona też twierdzi, że jest szczęśliwa, więc... To zapytam cię, Rudy, o szczęście jeszcze. Z perspektywy czasu, patrząc na to, na ten pod krew, tak, i zmęczenie, jakie było wcześniej, dzisiaj stwierdzam, że dla mnie było warto, tak, w moim przypadku. Zapytam cię o to szczęście, bo mówisz, że wiesz, no te 6 nieruchomości, zrezygnowałeś z pracy, czyli już tej pieniędzy z etatu nie otrzymujesz, otrzymujesz tylko i wyłącznie pieniądze z nieruchomości. Jest to jakaś kwota, która cię satysfakcjonuje. Udaje się robić remortgages, więc zwraca się gotówkę, więc nie trzeba jakby ze swoich dawać na kolejne inwestycje, tylko jest kapitał na kolejne inwestycje. Samo się to jakby napędza. Dokładnie No ale właśnie to, co dalej, tak? Złapałem króliczka, co dalej? Ludzie mają marzenia, tak? I to na pewno też je masz, prawda? Mówiłeś, że jeździłeś Punto, pewnie teraz już jeździsz czym lepszym, za chwilę będziesz marzył o następnym, może o jakimś następnym domu, czy faktycznie tak to wygląda? Powiem ci tak, jeszcze na tym etapie życia materialne dobra mnie w ogóle nie kręcą, tak? Ja nawet nie mam telewizora w domu i nie wiem, czy kiedykolwiek będę miał, bo po prostu nie czuję potrzeby, żeby mi tu... Tu mówię, to jest moje prywatne, każdy jest inny, tak? Nie mówię, że każdy ma tak postępować, ale w moim prywatnym przykładzie jest tak, że nawet tego telewizora nie mam i nie odczuwam... Dom wyremontowałem tak, żeby żona była szczęśliwa, żeby jej się podobało. Ale ja jeszcze nie odczuwam takich potrzeb materialnych. Dobra materialne w ogóle mnie nie ruszają, mnie nie kręci to. Co mnie kręci, to wiesz co, chciałbym w przyszłości na przykład wystąpić gdzieś w Polsce, tak? Na przykład przed młodymi i być taką inspiracją dla nich i powiedzieć, słuchajcie, możecie to zrobić, tak? Jak to robi na przykład Paweł Albrecht, występuje w Poznaniu na uniwersytecie, więc chciałbym po prostu tak umieć, wiesz, zainspirować młodych, żeby pokazać, słuchajcie, wy możecie też wiele w życiu osiągnąć, możecie zrobić, co tylko chcecie. Ja pochodzę z małej wsi i pokazałem, że można coś w życiu zrobić, więc dla was, jak już jesteście na przykład na tym etapie życia, wszystkie ścieżki są dostępne. Więc to by była jedna taka z moich rzeczy, żeby właśnie coś takiego zrobić dla ludzi. Druga to są moje dzieci, tak? Chcę je jak najlepiej wychować, tak? Chcę właśnie, żeby wyrosli na porządnych ludzi, tak? Żeby sobie radzili przede wszystkim w życiu, ale żeby też ludzi dookoła siebie traktowali należycie. Trzecia to jest po prostu chcę dalej biznes rozbudowywać, tak? Teraz mamy jedną taką dużą inwestycję, jest to grupowa właśnie inwestycja wraz z Kubowiczami, kupiliśmy działkę tutaj w Sheffield i będziemy budować, bo dopiero przeszły nam wstępne plany w Kansilu. Teraz będzie drugi etap, jeśli chodzi o Kansil. I będziemy budować wstępnie 8 domów tam, osiedle na 8 domków, więc to już jest dla mnie jakiś przeskok, tak, na kolejny poziom. I też po prostu chcę rozwijać się biznesowo, chcę cały czas powiększać ten biznes, budować go, dawać coś tym ludziom, bo człowiek, który buduje biznes, nie może się skupiać na tym, żeby okej, ja chcę mieć kasę, tak, że kasa jest jego celem. Nie, kasą, celem jest po prostu ten produkt. Jeżeli ty masz wizję, że ty coś możesz dawać, to po prostu robisz to jak najlepiej, czy to jest produkt, czy usługa, a pieniądze przyjdą same za tym. Nie skupiasz się na tym, że ja muszę od każdego, nie wiem, jak najwięcej wycisnąć, tak, każdego funta. Nie, po prostu skupiasz się na tym, żeby to, co ty oferujesz, żeby było jak najlepsze. I za tym po prostu przyjdzie kapitał sam, tak? I ja robiąc na przykład te spotkania klubowe, nigdy na przykład się bym nie spodziewał, że ludzie zaczną mnie pytać o szkolenia, tak? O mentoring, o szkolenia. Nigdy nie miałem w ogóle w swoich planach, nigdy tego nie miałem. To rynek sam przyszedł do mnie, tak? Czyli widocznie jeżdżąc, tak, i robiąc te wykłady, te spotkania po różnych miastach, opowiadając, jak możecie zacząć biznes, ludzie sami, tak, czyli rynek, market, zaczął zauważać, że jest w tym jakaś wartość i ten rynek sam przyszedł do mnie, pytając mnie, czy bym na przykład nie chciał robić prywatnych szkoleń. I w tą sobotę mam właśnie pierwsze prywatne szkolenie. I to jest coś dla mnie na przykład nowego, tak, więc cały czas coś dajesz dla społeczeństwa. I tak jak mówiłem, tak, coś dajesz, dostajesz coś z powrotem, tak? Ja cały czas będę dawał i nie wiem, co będzie za pół roku, za rok, za dwa,
I to jest też, powiem ci, to jest też takie nakręcające, tak? Bo to jest jednak takie napięcie, wiesz, nie wiesz, czego się możesz spodziewać, tak? Robiąc takie rzeczy. No życie przedsiębiorcy to nie jest taka, że już taka równia, że idziemy sobie do jakiegoś punktu i potem osiągamy go i już tak. Jest tak cały czas prosto sobie idzie, tylko to są cały czas jakieś takie zawahania. Może być nagle coś, co cię zmartwi i będziesz musiał nagle znowu działać i przewidziałeś też to, bo powiedziałeś, że nawet gdybym potrzebował pracy, to mam gdzie wrócić. Więc to jest takie mądre myślenie o przyszłości, o tym, co będzie. Kurczę, miałem taką myśl, aha, bo tu mówiłeś o takiej ważnej rzeczy, jeśli chodzi właśnie o dzielenie się, że rynek przychodzi sam do ciebie, uznaje cię za eksperta i ludzie chcą teraz, żebyś im pomagał. I mam taką obserwację, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, czy słuchacze się zgodzą, ale wydaje mi się, że to tak właśnie wygląda. Jak powstaje ekspert z jakiejś dziedziny? Człowiek, który po prostu robi coś, ale nie dzieli się tą wiedzą, nie daje ludziom poznać, że on coś wie, on po prostu nie jest zauważany w ogóle, ale jeżeli wychodzisz z jakąś wiedzą, znaczy chodzi o własne doświadczenie, to nie chodzi o wiedzę z książek, nie trzeba być profesorem. Wystarczy wyjść przed ludzi i zacząć mówić, hej, wiecie co, musiałem przez 2 lata oszczędzać, kurczaki rozkrajać, prawda, tam wozić z Polski kiełbasę, to. I to są ludzie, patrzą, jejku, można tak myśleć, faktycznie, w ten sposób można oszczędzić, tak można żyć. I oni zauważają, że ten człowiek... To jest ich w zasięgu ich ręki. Tak, i potrzebują kogoś, kto już to zrobił, obok siebie, bo wiedzą, że taki człowiek może im najlepiej pomóc. Ktoś, kto już to zrobił. Tak. Utożsamiałem się z tobą. Tak, tylko ten człowiek właśnie musi wyjść, tak powiedziałeś, pójść na spotkanie, zrobić jakąś prezentację, powiedzieć coś o sobie, być otwartym. Bo jeżeli będę przyjeżdżał na to spotkanie i będę tylko siedział z tyłu jako uczestnik, no to nikt nawet nie będzie wiedział, co ja mam do zaoferowania. No, bo ten, co siedzi z tyłu, nic nie robi, nic nie daje, tak? Więc nie powinien też niczego oczekiwać w zamian. Zgadza się. Dawid, no to powiedz mi, bo widzisz, dotknąłeś tematu właśnie tego mentoringu, że ludzie pytają ciebie o mentoring. Czy przewidujesz coś takiego stworzyć dla ludzi, żeby właśnie to robić? Bo widzę, że kręci się, tak powiedziałeś, występowanie, pomaganie ludziom, mówienie o tym, dzielenie się tą wiedzą. Mhm. Czy faktycznie w tym kierunku będziesz szedł i czy coś organizujesz już? Wiesz co, tak, mam już wstępne spotkania prywatne. Na razie organizuję prywatne takie małe spotkania, tak? Zależy mi na tym, żeby te osoby jednak jak najwięcej się nauczyły, bo to jest też dla mnie od razu reklama, tak? Ten człowiek jest wtedy żywą reklamą. Jeszcze najlepiej jakby w szybkim czasie, może nie w szybkim czasie, ale jeżeli jeszcze osiągnie sukces, tak, po takim spotkaniu i kontakcie z tobą, to jest dla ciebie najlepsza reklama, że to, co robisz, jest po prostu dobre. Więc wstępnie zacząłem już organizować takie spotkania. Pierwsze mam w tą sobotę, następne mam już drugą sobotę. I mówię do żony, mówię, że jeszcze nawet nigdzie tego nie ogłosiłem, jeszcze nigdzie się nie zareklamowałem. To są ludzie, którzy sami do mnie zaczęli pisać. I chcę organizować po prostu max do 4 osób, tak? Żeby było kamera, ale nie jak na przykład, nie wiem, tak samo jak jesteś na studiach, na wykładzie, 100 osób, tak? I inaczej się dociera do 100 osób, a inaczej dociera się, jak masz małą wąską grupę, więc chcę robić to do maksymalnie 4 osób jednego dnia przykładowo, że na przykład w ten dzień, okej, ale tylko 4 osoby mogą być max, tak żeby po prostu, żebym ja mógł każdemu czas poświęcić, i żeby ci ludzie mogli jak najwięcej wynieść z tego. A to zapytam również jeszcze taką rzecz. Taka osoba... Zabrałem taką rzecz. Masz też 4 osoby, czy tam kilka osób przed sobą i pytają się, no to co mamy zrobić? Czy mówisz im, przepraszam, tylko mam takie pytanie, które muszę zadać. Czy mówisz im wszystkim, że po prostu trzeba 24 godziny zapierniczać i spać po 2 godziny, brać etat? Nie, to nie musisz 24 godziny zapierniczać, bo możesz zrobić to samo, tylko w dłuższym okresie czasu, tak? Im więcej ty pracy na to poświęcisz i swego czasu, po prostu tym szybciej to zrobisz. Więc jeżeli ktoś chce zrobić to na przykład na spokojnie, bo chce dużo czasu rodzinie poświęcać, czy na przykład hobby, tak? To może to zrobić po prostu to samo, tylko w dłuższym okresie czasu, tak? Tutaj jest po prostu czas tym czynnikiem. Co ja tym osobom mówię? Słuchaj, no ja im mówię konkretnie na swoim przykładzie, tak? Już nawet przygotowałem taki plan dnia i zabieram tych ludzi, żeby fizycznie też to poczuli.
tak, po tych nieruchomościach, tak, żeby zobaczyli, słuchaj, tutaj nieruchomość jest taka, tutaj były takie problemy, tam były takie wyzwania. Każda nieruchomość, każda jedna jest inna, w sensie takim, że każda miała swoje wyzwania, swoje rzeczy, które trzeba rozwiązać. I ty jeżdżąc i pokazując tym ludziom, tak, palcem, tu to było, tu to, dajesz im też taki wiesz, pomysł, tak, że to nie będzie tak jak, wiesz, wchodzisz do sklepu, do Azy, ładujesz coś do koszyka i już masz z głowy, tak, że musisz być cały czas elastyczny i wiesz, i dzięki temu te osoby już będą, wiesz, uczyły się na twoich błędach, tak? Ja też sporo błędów popełniłem i po prostu na tych spotkaniach mówię, w moim przypadku, co było błędem, co ja uważam za błąd i mówię, bo to, tamto. To nie jest tak, że wiesz, że to jest szlak usłany różami, tak? I wiesz, i były same tylko sukcesy, tak? I było sporo błędów, sporo strat, załóżmy, ale po prostu trzeba było na to reagować, niwelować to, tak? I rozwiązywać te wyzwania. I właśnie tego chcę też tych ludzi uczyć, tak? Czytając na przykład książka też da ci taki, wiesz, ogólny zarys, tak? Bo przecież książka nie zna ciebie indywidualnie, tak, i nie pomoże ci indywidualnie w jakichś przeszkodach, które masz przed sobą. Tak, tak. Ty musisz sam to przemyśleć i dostosować do swojej własnej sytuacji. Tak, książka może ci dać tylko taki, wiesz, taką wskazówkę, tak, w jakim kierunku masz podążać, tak, ale ty musisz już być tą osobą, która będzie te wyzwania rozwiązywać, tak. No i każdy pewnie potrzebuje właśnie takiego mentoringu, takiego kogoś, kto obok mnie stanie i będzie mnie wspierał w tym, żeby te decyzje, które chcę podjąć, jeszcze z kimś skonsultować i rozumiem, że po to też są takie spotkania, które organizujesz. Tak. W jaki sposób można się skontaktować z tobą, żeby na takie z tego skorzystać albo w ogóle, że z tobą porozmawiać? Wiesz co, no najprościej napisać do mnie na Facebooku Dawid Dowbusz, bądź na mojego maila dawiddowbusz@wp.pl, więc często dostaję właśnie maile bądź wiadomości na Messengerze. Nie zawsze mam czas, bo jeżeli mam już parę dni zaplanowane, nie zawsze mam czas, żeby od razu odpisać. Albo nie zawsze mam czas, żeby od razu to przeczytać, bo dostaję czasem takie maile, że po prostu na kilka stron jest rozpisane czyjaś historia i wiesz, i kurczę, dużo tego czasem jest, nie? Więc dostaję tych maili dużo, więc mogą się tak ze mną kontaktować, bądź spotkania u nas w Sheffield, tak? O spotkaniach w Sheffield możecie się dowiedzieć na Facebooku, to jest Git Sheffield. Możecie polubić tą stronę na Facebooku i przychodzić do nas i się poznać też na live, tak? Zawsze spotkanie na żywo jest dużo lepsze niż rozmowa przez Messengera czy mailowa, tak? Ale no staram się kontaktować z ludźmi na tych wszystkich platformach. Więc zapraszam też, jeżeli ktoś z was, słuchaczy, dotrzymał do końca tego odcinka, bo spory nam wyszedł i jest zainteresowany tematem inwestowania albo w ogóle dochodzenia do takiej wolności finansowej, czy rezygnowania z pracy, budowania planu, oszczędzania, generowania kapitału, bo to wszystkie tematy dzisiaj poruszyliśmy. Dawid jest dostępny, tylko krótko. Starajcie się pisać krótkie maile, bo faktycznie długie maile skutecznie zniechęcają. Historię życia można zostawić sobie później na konsultację, ale na pewno krótki e-mail z jakimś kontaktem na początek to jest na pewno coś, co bardziej zachęca niż historia życia. Więc Dawid Dowbusz na Facebooku, GIC Sheffield to jest na Facebooku strona, gdzie znajdziecie informacje na temat spotkań, które Dawid organizuje. No cóż, Dawid, piękne dzięki ci za tą rozmowę, ten wywiad. Ja byśmy pewnie jeszcze mogli jeszcze długo rozmawiać, ale... Ja za dużo jeszcze chyba mówię. Ci naprawdę chciałem ci godzinę tylko zabrać. Mówię maksymalnie do godziny, a tutaj już niedługo do dwóch dobijemy. To wiesz, no to już troszkę wytniemy tam stąd i zowąd, tak? bo staramy się w godzinie zmieścić. Kochani, no tak jest... Możesz zostawić, niech sobie ktoś przewija. Tak. takie są przywileje chyba wakacyjne. Jest jeszcze sierpień. Ja też będę zwijał się na wakacje kilku tygodniowe do Polski, ale będę z wami. Też co tydzień będziecie mogli liczyć na nowy odcinek, które wcześniej już zostały nagrane, zostały zaprogramowane, żeby się pokazały, ale postaram się troszkę zmienić też może otoczenie, bo w tych moich odcinkach siedzę tutaj w tym moim domowym studiu z czarnym tłem, prawda, i
Zawsze wygląda tak samo, a myślę, że może mogłem wprowadzić trochę życia do tego biznes kafe i starać się robić to z różnych miejsc i nad tym teraz pracuję. Zobaczymy, jak po tych kilku moich eksperymentach, które zobaczycie podczas wakacji, zobaczę, jakie są komentarze, jaki jest wasz odbiór. Nie przegapcie następnych odcinków. Wejdźcie na businesskafe.co.uk i tam zasubskrybujcie. Wpiszcie swój adres e-mail, nie ma się czego bać. Będę wysyłał wam tylko i wyłącznie informacje o nowych odcinkach. Ten e-mail nigdzie nie pójdzie do jakichś spamowych list. Cóż, piękne dzięki. Dawid, jeszcze raz za ten wywiad. Życzę ci miłego dnia. Życzę wszystkim słuchaczom miłego dnia, wspaniałych, udanych wakacji i do usłyszenia następnym razem. Jeszcze na koniec zapowiem też również dziękuję ci za to spotkanie i dziękuję, słuchajcie, wam słuchaczom za to, że poświęciliście swój czas. Słuchajcie, jeżeli jesteście na etacie tak jak ja byłem niedawno, to już jest dobry krok, że słuchacie właśnie takiego radia, słuchacie ludzi, którzy właśnie coś w życiu działają, coś robią. Jesteście ukierunkowani już na dobry cel, więc pozdrawiam was wszystkich i dziękuję jeszcze raz.